Zapraszam Was, bliźnięta, na filmik dotyczący prognozy na miłość na najbliższe 2 tygodnie. Jak na razie pojawiły mi się ostrzeżenia. Zobaczymy, jak będzie u Was. Bliźnięta. Już patrzymy, jak to będzie się układało dla bliźniąt. Bliźnięta. Bliźnięta. Prognoza na miłość. Umiarkowanie. U Was będzie spokojnie. Umiarkowanie to jest taki stan, który przeciąga to, co się działo w poprzednich tygodniach, w poprzednich dniach. No i to zależy, jak czuliście się w ciągu ostatniego czasu. Jeżeli dobrze, no to te kolejne dni, ten pierwszy tydzień, również będziecie się czuć ok. Natomiast jeżeli wchodzicie w te najbliższe 2 tygodnie do 21 października z takim niepokojem, ze smutkiem, to niestety, ale ten stan będzie się utrzymywał. Potem mi się pokazała śmierć, czyli zupełna zmiana. Zmiana waszego samopoczucia. Albo zapomnicie o tym, albo coś takiego się wydarzy, że świadomie powiecie sobie, że już dosyć. No i jak cokolwiek by się nie działo, to przychodzi mi w bardzo dobry nastrój, jeżeli chodzi o sferę uczuciową, o emocje, o kontakty międzyludzkie, bo kończycie rycerzem kielichów, czyli to jest karta, która mówi o takim dobrym samopoczuciu, o nadziei na to, że będzie dobrze, o tym, że jesteście otwarci na to, żeby dzielić się tym szczęściem z innym. Jesteście też na poziomie ucznia, ale taki wyższy poziom aniżeli paś. Także jeszcze nie jesteście na poziomie królowej i króla, ale jesteście na dobrej drodze. I to, co się tutaj nauczyliście w ciągu ostatniego czasu i ta przemiana, która w Was się dokonała, ona sprawia, że przeszliście właśnie na ten poziom. Sami widzicie, że ja nie układam tych kart, że po prostu je dla Was wykładam. No i rzeczywiście tak jakby potwierdza się to, co wcześniej mówiłam, czy jesteście w tym umiarkowaniu na etapie nauki czegoś. I radziłabym Wam obserwować wszystko to, co się dzieje, Wasze emocje, Wasze uczucia, też Waszych nauczycieli, bo wszystkie osoby, które pojawiają się na Waszej drodze, szczególnie jeżeli właśnie chodzi o te sprawy uczuciowe, są nauczycielami i uczą Was, w jaki sposób postępować. I to, co się będzie właśnie działo, mam wrażenie, że to przechodzi z poprzedniego czasu na właśnie te pierwsze kilka dni, to jest etap lekcji. Czy to są lekcje, które dostarczają nam inne osoby, czy to my uczymy kogoś, no to już zobaczcie, jak to z wami rezonuje. Piękne dwie karty bramy, bo szóstka mieczy to jest też przejście z jednego poziomu na drugi poziom. Śmierć to jest transformacja, to jest zmiana. Także podbija mi ta szóstka mieczy tę kartę śmierci. No i potem co mamy? Trójka kielichów. Możecie być zadowoleni. Egzamin zdany. Teraz czas na świętowanie tego. Trójka kielichów podbija mi taką dobrą energię tej karty rycerza kielichów. Czy ta lekcja będzie dla Was łatwa? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na pewno pozytywnie ją
zdacie ten egzamin, który się szykuje, zdacie pozytywnie, ale zastanówcie się, bo ta lekcja nie zaczęła się dopiero od tych 2 tygodni, ona się ciągnie tak jakby, ale teraz przyjdzie jakiś taki przełom w tym, co się działo przez ostatnie wasze dwa... przez ostatni czas, tak ogólnie powiem, bo to umiarkowanie to jest karta wielkich arkan, czyli to może być jeszcze dłużej się coś mogło rodzić. No w każdym razie myślę, że w przyszłym tygodniu, tak między weekend, początek jeszcze po weekendzie od 15 może być jakiś przełom w tej sprawie, która się ciągnie. No i potem ostatnie dni do tego 21, ten weekend myślę, będziecie w takim nastroju do świętowania. Zdany dobrze egzamin, zdana dobrze lekcja, no to czemu nie świętować? Trzymam za Was kciuki, jeżeli chodzi o te transformacje, o ten egzamin. Będziecie tego świadomi, łatwiej Wam będzie też przyjąć to. A my słyszymy się za 2 tygodnie albo w innych filmikach. Pa, pa!